Zbigniew Ziobro i Ministerstwo Sprawiedliwości pracują nad reformą kodeksu karnego. Resort zakłada wyższe, o wiele bardziej surowe kary za oszustwa podatkowe. Za przekręty na podatku VAT może grozić więzienie tak długie, jak w przypadku morderstwa. Zbigniew Ziobro firmuje dziś swoim nazwiskiem kolejne inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości. Resort od dłuższego czasu przygotowuje się do nowelizacji kodeksu karnego w zapisach, które dotyczą kar za oszustwa i wyłudzenia podatków. Zbigniew Ziobro twarzą reformy kodeksu karnego. Przestępcy gospodarczy będą karani tak jak mordercy? Jak wskazuje serwis Innpoland.pl, największą i najbardziej dyskutowaną społecznie zmianą jest propozycja zaostrzenia kar dla oszustów niepłacących VAT. Wyłudzenia podatku od towarów i usług w poprzednim rządzie szacowano na około 30 miliardów złotych. To oficjalna liczba podana przez gabinet premiera Mateusza Morawieckiego. Wyższe kary mają w zamiarze resortu odstraszyć VAT-owskich oszustów. Rząd stawia na metodę pałki, niemniej zrównanie maksymalnego wymiaru kary za oszustwo VAT i zabicie człowieka daje dziś wiele do myślenia. W przypadku fałszerstw faktur VAT-owskich na wielką skalę, a więc powyżej 10 milionów złotych, prawo ma być surowe. Pozwoli orzekać kary w przedziale od 5 do 25 lat więzienia, komunikuje resort sprawiedliwości na swojej stronie. Ministerstwo kierowane przez Ziobrę zakłada koniec pobłażliwości dla przestępców gospodarczych. Nowe zmiany mają być konsekwencjami wcześniejszego uszczelnienia luki VAT. Kolejną kwestią, która według MS nadaje się do zmiany, jest wymiar kar za łapówkarstwo. Zdaniem resortu dzisiejsze konsekwencje są niewspółmierne do skali tych przestępstw. Nie ma powodów, by ulegowo traktować łapówkarzy na wielką skalę. Dziś za przyjęcie łapówki powyżej 200 tysięcy złotych grozi od 2 do 12 lat więzienia. Nowe prawo ma działać odstraszająco na tych, którzy wikłają się w wielkie afery. Przyjęcie korzyści majątkowej powyżej miliona złotych będzie zagrożone karą od 3 do 20 lat pozbawienia wolności, czytamy na stronie MS. Większe uprawnienia do przeciwdziałania korupcji będzie miała prokuratura. Czytamy, że w nowych zapisach KK śledczy będą mogli wszcząć działania z urzędu. Do tej pory podejmowali pracę jedynie w przypadku zawiadomienia, to jest na przykład w sprawie propozycji korupcyjnej złożonej przez Marka Chrzanowskiego Leszkowi Czarneckiemu. Śledczy podjęli się śledztwa tylko przez zawiadomienie, które złożył Roman Giertych.